Siemano, siemano, wyborco PiSu. Witam cię w pierwszym odcinku z The Binding of Isaac na tym kanale. Nie licząc oczywiście wszystkich. A nie chcę Curse of the Lost Start. Nie chcę tego. Nie chcę tak. Nie chcę Curse of the Maze. Dajcie mi jakiś basement. Ja chcę jakiegoś basementa na start. Dobrze, jest ok. Witam cię w pierwszym odcinku na tym kanale z The Binding of Isaac, nie licząc guide'ów. Jest to odcinek pilotażowy, generalnie sprawdzam swoje możliwości w tym odcinku, że tak się wyrażę. No i napiszcie mi, jaka forma wam bardziej się podobała, czy po prostu tak mam nagrywać, jak będę nagrywał, czyli że odcinki bardziej montowane, czy jak na przykład ma syfek, ryfek, niemontowane odcinki. Po prostu takie pogadankowe, gdzie bym jakieś głupoty pierdolił do mikrofonu. Gdzie bym bardziej pierdolił w sposób rybcia, a nie rybka. If you know what I mean. Pozdrawiam tych, którzy wiedzą, o co mi chodzi. I temat oczywiście jeszcze tych item guide'ów. Mnie nurtuje po prostu. Czy podoba się wam forma, w której po prostu raz na dzień wrzucam 3 odcinki? Tak, czy na przykład mam po więcej tych odcinków wrzucać, czy po mniej? W sensie to by wam bardziej odpowiadało, nie? Bo raczej się tym prędzej zasugeruję, niż dostosuję. Ale jaka forma by wam bardziej odpowiadała? Bo wiadomo, że jeżeli nagram więcej odcinków naraz, na zapas, to one będą niższej jakości jako tako, bo Vena mnie opuści na przykład do tworzenia jakichś bardzo wykwintnych, wyrafinowanych i zaawansowanych żartów. Pierdolę, co ja robię ze swoim życiem. Nie, po prostu mnie interesuje wasza opinia na ten temat i z góry dzięki. Swoją drogą mieliśmy dosyć spokojny ten w roomie, ale ja go postanowiłem ominąć. Dlaczego? Bo jestem debilem. I chuj, nie zawody psa. I jako, że to też jest odcinek pilotażowy, to chciałbym się was bardzo serdecznie zapytać, co by wam bardziej odpowiadało, czy to, żebym grał na swoim save'ie prywatnym, na którym mam już całą grę wymaksowaną, po prostu już nic nie ma do odblokowywania, są tylko takie po prostu rany z wszystkimi tomami w grze. Czy może miałbym zacząć maksować kolejnego save'a? Po prostu żeby grać od początku w tą gierkę i żeby wszystko na spokojnie sobie znowu wymaksować, bateria się może przydać. Żeby sobie wszystko po prostu na spokojnie wymaksować. Widzę kamień z X-em, co mi też odpowiada. Jakby co, ta muzyka nie będzie po prostu oryginalnie tutaj, bo ja sobie normalnie zazwyczaj gram bez muzyki w grę, puszczam sobie jakąś własną w tle. Teraz po prostu gram bez muzyki, a dodam po prostu w montażu moje jedno z ulubionych z Antiberfa. Myślę, że to jest lepsze o wiele, tak szczerze. Bo mnie to zawsze irytowało generalnie, że jak przechodzę na następne piętro, to muzyka się w środku na przykład zatrzymuje, czy coś, i nie mogę jej dosłuchać. Przykładowo ten soundtrack, który używam przy nagrywaniu shortsów. Jakich shortsów? Co ja pierdolę? Znaczy przy shortsach też, ale ogólnie przy nagrywaniu item guide'ów. Ten soundtrack, co użyłem, on jest po prostu tak genialny, ja go uwielbiam. To jest naprawdę jeden, jeżeli chodzi o gry, to nigdy nie słyszałem lepszego soundtracka niż w Isaacu, niż to, co stworzyli moderzy. To już dużo znaczy. No może poza Wiedźminem. W Wiedźminie trójeczce też soundtrack był przepiękny. I w dwójeczce w menu. W sumie ciężko mi się zdecydować, tak szczerze, bo Isaaca i Wiedźmina uwielbiam po prostu. Wiedźmina grałem głównie na PlayStation. Ogólnie to jest gra bardziej stworzona pod pada, moim zdaniem. 9 razy przeszedłem Wiedźmina. Jedna z lepszych gierek w moim życiu, naprawdę. No, podwójny kamień z X-em tutaj widać. Ja mam zrobię przybliżenie, gdzie to jest, bo to łatwo poznać. To się odblokowuje po przejściu jakiegoś challenge. O, dawaj. Dobrze. O. Nie pamiętam jakiego, ale po przejściu jakiegoś challenge'a to się odblokowywało i widzicie, co to robi po prostu. Jest to kamień, który wytrzymuje 2 wybuchy i to jest podwójny kamień z X-em, jak powiedziałem. Czyli że po prostu podwójne luty mamy. Czyli na przykład mogłoby zrobić nam nawet do 4 soul heartów. Więc jest to naprawdę fajne. Jest zwiększona szansa na Small Rocka. Ale jak już panie Small Rock, to z tego co kojarzę, inne rzeczy już z tego kamienia nie wypadają. Ale jest spoko, że jest naprawdę zwiększona szansa. Jestem bitus. Ja walczę z głównym w ogóle teraz. Spłuczka fajnie kontruje tego bossa. Nie pokażę wam tego teraz, bo nie chcę konsoli używać na odcinku.
Ale jak będzie odcinek o spłuczce, to na pewno o tym wspomnę. A jak nie wspomnę, to piszcie mi w komentarzach, że jestem debilem. Tak swoją drogą, propos komentarzy, to chciałem bardzo podziękować za wszystkie miłe i niemiłe komentarze też. Bo zarówno jedne, jak i drugie są potrzebne nam do rozwoju, nie? No generalnie zawsze byłem tego zdania, że generalnie krytyka bardziej rozwija niż pochlebstwa. Nawet jeżeli jest to krytyka taka tempa, co dzisiaj nazwane hejtem, czego ja nie lubię tego określenia, bo jest ona jest po prostu często nadużywane. No ten i ten zęczerwym sobie odpuszczę. Trik jest swoją drogą bardzo dobry na alternatywne piętra, ale niestety nie mogę iść. O to mi chodzi, że jest to nadużywane słowo hejt. Ponieważ, jak mieliśmy choćby ostatnio taką sytuację, że dwóch jakiś bieda influencerów, których nikt nie zna, tak naprawdę, znaczy w Warszawie, nie wiem, nie pamiętam gdzie to było, jeżeli ktoś ogarnia, gdzie oni byli, o tych dwóch bieda influencerów, co może tutaj wstawię, jak nie zapomnę, raczej jak będziemy się chciał szukać, o których mi chodzi, generalnie krytykowali jakiegoś tam kelnera, czy coś, i potem tamta babka się broniła w taki sposób. Znaczy krytykowała, oni wręcz mobbing jej tutaj uprawiali w jej pracy, nie? Oni po prostu bardzo chamsko się zachowali. I potem babka się broniła, że niby spadła na nią fala hejtu. To nie była fala hejtu. To była fala po prostu słusznej krytyki. A to, że krytyka jest wulgarna, to nie oznacza, że jest to hejt. No kurwa, szanujmy się tak naprawdę, nie? No... Boże! Jak ja nienawidzę takiego podejścia głupiego, nie? Ktoś mnie krytykuje, to ja powiem, że to jest hejt. To nie jest hejt, to jest krytyka. Nauczcie się w końcu do cholery jasnej. A co ja będę zresztą jakieś swoje wysrywy tutaj nagrywał, no. Rozumiecie, o co mi chodzi. Jest to żałosne po prostu, jak, do jakiego stopnia dajemy się ogłupiać. To nie tylko politycy ogłupiają. Znaczy oni głównie, nie? Ale influencerzy TikTok też nas ogłupia dzisiaj. Ja z TikToka na szczęście nie korzystam, jedyne co to... Żeby te shortsy swoje, kurde, wstawiać. Ale się cieszę, że tam już... W sumie rezygnuję z tego TikToka, bo dostałem shadowbana chyba za coś. Bo generalnie, kurde, nie mam już wyświetleń nagle na filmikach. Wkładam po dwa wyświetlenia, wiecie jak to działa na shortsach te wyświetlenia, nie? Generalnie to działa w ten sposób, że... Nawet jak po prostu przejedzie ktoś palcem szybko, nie? Zobaczy tam, co, czy coś się dzieje, no i tyle. Tyle wystarczy, żeby to już się zaliczyło jako wyświetlenie. A to TikToka chciałem co używać, żeby po prostu wypromować bardziej YouTube'a. Ale skoro Puchatek nie chce ze mną współpracować, to co ja będę z nim współpracował? Ja nie będę się dawał terroryzować przez Chiny. Do Treasure Roomu niestety na tym piętrze nie wejdę prawdopodobnie, bo brakuje mi klucza oczywiście. W cholery jasnej. Widow. Wdowa. No i zajebiście, kurde. Mąż już zajebany, to teraz ją się zajebie. No. Dzieło będzie dokonane. Że tak się wyrażę. Ale skaczesz, kurde. Z kwiatka na kwiatek, to ja się nie dziwię, że wdowa. Bo nie mąż jak zobaczył, jak go zdradza, jak robi skoki w bok, to po prostu odwalił samowuja, nie? Śniadanie. Piękne śniadanko. To mleczko aż się wylewa i teraz pytanie, czy ja chcę iść na Devil Roomy. A się przejdę na Devil Roomy, w sumie dawno nie chodziłem. A Ouija board i Ghost Baby, nic ciekawego. O, to jest spoko. Ja to lubię, ja to bardzo lubię ten mikro. To jest naprawdę mega fajne. Generalnie im więcej obrażeń otrzymuję, to tym większa... Znaczy po otrzymaniu bodajże 15 serduszek, czy tam 13, nie pamiętam ile to było, chyba ostatnio to buffowali. Respię jakiegoś familiara z puli Devil Roomowej, więc może być to nawet Incubus. Jeden z lepszych familiarów w grze, zaraz po Twin Sparsa. Więc naprawdę jest to... Chyba, jest to naprawdę mega fajny item. Ogólnie tę serię będę traktował raczej jako taką serię typowo do wygadania się tam do mikrofonu, co mi tam na wątrobie leży. Głównie co to się odkłada tam alkohol. Nie, ale tak ogólnie, tak szczerze, to tak będę ją raczej traktował. O, zajebiście, drugi kluczyk mogę i do tego wejść. I kurde, no. To jest dobry item. To jest naprawdę dobry item. Dał mi damage upa, zajebiście.
Nie chce mi się tłumaczyć, co robi. Albo wytłumaczę. On generalnie daje nam losową aurę. Jeżeli stracę. Jeżeli dostanę obrażenia w jakikolwiek sposób, to tą aurę tracę. Ale po wejściu do następnego pokoju dostaję inną aurę. I możliwe aury to jest tak: dwa tirsy dostać. Damage bodajże o 5 aż zwiększony. Range up o 3 chyba. I speed up o 0,5. Więc wszystkie są aury bardzo przydatne, ale najlepsza aura z tego to jest oczywiście na tirsy, bo to jest tier delay, czyli że jeżeli normalnie mam maksymalnie tirsy 5, to tutaj możemy wtedy osiągnąć tirsy 7 i jest to naprawdę dobry item. Sobie powinien być na bossa i chociaż nie mam D6 naładowane. No szybko bym wyczyścił jeden pokój i idę na bossa. No to jest. Dwie kamienne skrzynie. No dawaj, może coś ciekawego wypadnie. Dużo pieniędzy. O, przez szalejącą inflację też nic z tego nie wynikało za bardzo. O, nie no. I właśnie straciłem tą aurę. No dawaj, strzelaj no. Dobra, muszę się bardziej skupić na unikaniu podatków. O. Dawaj, odpuść się na ludzi. Odpuść się. Pyk, wypierdalaj. Pyk, wypierdalaj. No niech ta lepsza taktyka to w sumie krążyć dookoła, tak szczerze. O, no odpuść się kurwa. Zdążyłbym jeszcze rodzinę założyć. No i range down, zajebiście. O, dostałem tier zapa właśnie, jak widzicie mam tiersy 6.41. Więc jest to chuj OP. No i na bossa lecimy. O, let's go, Ragman. Sam Ragmega. O, może być problematyczny, jeżeli się go szybko w miarę nie ukatrupi. No pokaż się kurwa, nie. Nie zwijaj się w kłębek. Pyk. Dawaj, pokaż się. Dobrze. Nienawidzę takich czynników, co mają na chwilę niewrażliwość. Jak tam wykonałem jakąś akcję. Nie, no mój Devil Room, ty kurwa jedna. Moje tirsy. Ej chuj, wezmę, potrzebuję. No w tej sklepie ciekawego chyba nie było. Prawda jeszcze raz. O, znowu tirsy, fajnie. To jest okej. Okay. To jest mega okej. Dobra, następne piętro. Tam na górze od razu widziałem Boss Challenge Room i nie wiem dlaczego mam takie oparta, że cały czas uzyskuję akurat te tirsy. Jeżeli mi to jakoś przeszkadzało, nie powiem, że nie. Ale ogólnie no, bardzo fajne. Akurat mam taki room. O właśnie, ten item jest fajny, bo on sprawia ten voodoo head, co podniosłem wcześniej, że mamy na piętro dwa curse roomy i te curse roomy są trochę lepsze. Jak widzicie, tu mam 5 czerwonych skrzynek i owy item, a ten jest dobry item. Czekaj. Raz, dwa. Wszystkie, co przerobię. To sobie zroluję. O, Fold PhD, uwielbiam ten item. Gimp jeszcze. Dobra, nice. Relax. To mi tak chyba są harta. Nie da. Dobra. No i teraz dał range upa. Będę musiał sobie to rolować. Proszę, kolejny. A w nim? O, są hardy się wróciły. Fajnie. Damage up pick. Teraz speed up pick. A, już się nie pojawi przecież. Dobra. Generalnie do boss challenge roomu nie mogę wejść, jeżeli mam ponad jedno serduszko. Znaczy, jeżeli miałbym na przykład 12 serduszek kościanych, to już mógłbym wejść, nie? Bo jest to liczone jako puste kontenery. Mimo to, że możemy normalnie na nie obrażenia przyjąć. Są one mega tankowate. Speed down, no. I tak, czemu nie? Damage up, o, proszę. No, Fold PhD robi to samo, robi sobie odwrotną rzecz co PhD, nie? Sprawia, że pigułki po prostu są wszystkie negatywne, ale w zamian za to te negatywne pigułki dają nam jakieś tam dodatkowe statystyki. Znaczy, obrażenia dodatkowe mi dają. I jeżeli dostałbym pigułkę na przykład... nie wiem, jakieś amnezja albo coś innego tego typu, to nie dostanę damage upa, tylko dostanę po prostu jednego black harta wtedy. Jest to mega fajne, mega spoko i zajebiste. Nic ciekawego. Nie trafcie. Dobra. Roluję. To jest dobry item. Uwielbiam obrotem tomato. Kurde, on sprawia, że przeciwnicy dostają taunta i zaczynają bić swoich sojuszników, że się tak wyrażę.
Bardzo przyjemny item. I dlaczego straciłem tir zapas? No bo kurwa, jestem debilem. No i range'a, bardzo użyteczny. Tak, jakby mogliście przed chwilą zauważyć, to ten range się o 3 zwiększa. Nie o 5, ile tam mówiłem wcześniej. Nie pamiętam już, ale chyba mówiłem, że o 5. Bombino! Dobry... Dobry bosik. Dawaj, udział, dawaj, dawaj. Mariusz. A i na tego bossa też fajnie działa, tam ten spelunker hat. O, już już oddał. Zajebiście. Go, go, go. Nie lubię z nim walczyć. Z tego co kojarzę, to z tym bossem chyba też jest związana ciekawostka taka. Że jeżeli nakarmimy go przynajmniej 15 coinami, to on potem spierdala, już przestaje nas atakować i po prostu z nim jakby wygrywamy. Znaczy nie pamiętam, gdzie to było dokładnie coinów, ale z tego co wiem, jak się go nakarmi właśnie jakąś tam ilością coinów, to wtedy jakby on już ma nas w życiu. Nie pamiętam, czy z niego tam drpiło, czy nie, ale chyba nie. O, teraz dostałem obrażenia. I właśnie dropnąłem pierwsze z Cambium Conception pierwszego familiara i akurat jest to Lil Abaddon. Czyli jeden z gorszych tak naprawdę familiarów. Znaczy nie, no nie zadaje ciebie źle, on zadaje bardzo dużo obrażeń, ale odchodzenie na blisko w tej grze nie jest zazwyczaj dobrym pomysłem. Mimo to, że moim ulubionym itemem jest w sumie Spirit Sword, który zmusza do tego wręcz. Jeśli nie było to ciekawie. O, doktor, dobry item. Wildcard. Of Diamonds. Ej, tu się robi ciekawie. Ja pierdolę, mi skupiłem sobie wildcarda na kill. A tu nie ma diplopii, tak. Ale pewnie teraz by była diplopia. Nie, to teraz by była diplopia. Nie, to teraz by była. Tak, teraz by była diplopia. Nie byłoby. Dobra, okej. Okay. A to w takim razie to nie boli mnie to aż tak. Gdzie ty pijesz, kurde, gdzie ty jesz? Na dole będzie w takim razie, bo na górze nie może być. Nie? Gdzie jest? Nie wyje. A tu jest super secret. No proszę. Dobra, fajnie. Range down. Mogę to przeboleć. Amnizję potem sobie wezmę. Aria Wizard. Spoko, na chwilę przeboleję. To jest zajebiste, u mnie już od hitdowny. Fan Pilix nic nie robi. Dobra, ja myślę, że na sam koniec. O, znowu zabył. To tu będzie Secret Room. Dokładnie. O, to jest versus grid muszę. Fajnie, fajnie, grid się przyda. Jezu, miałem dobrą aurę. Cholera. O, idealnie, jeszcze mi otworzyło tego, Curse Rooma. Mega, mega. A w nim? Soul Hearty i prawie dostałem damage od Troll Bomby. Jeszcze jeden Soul Heart. Dobra, zajebiście, okej. Okay. Opłacało się już wziąć to. Jeszcze ten pokój trzeba skończyć. Nienawidzę pokoju z pułapkami. Bo nieważne na jakim jesteś poziomie, to one zawsze są jakimś wyzwaniem. Chyba, że masz latanie, to wtedy jest łatwiej jakoś. Sacrifice Room. I tu się już robi ciekawie. Uwielbiam Sacrifice Roomy. Dobra, i walka z pierwszym aniołem. Przypadkiem sobie nagrywanie wyłączyłem z Sengeniuszem. Dawaj, dawaj, dawaj. Tyk. Unik. 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 I tyk. Pierwsza część klucza. No to jeszcze na mega szopana pójdziemy w tym razie. Zajebiście. Algish Resistance. Może się przydać. Ja zrobię. Kto mi zrobi? No kto mi zrobi? Nie to o. Obij mnie. Tyk. I tak, dlaczego nie dostał Devil Room na tym piętrze? No i chuj. Dzięki za oglądanie. Siema.